Moi kochani, już niedługo przed nami tłusty czwartek. Wobec tego postanowiliśmy pokazać Wam dzisiaj przepis na oponki twarogowe. Oczywiście na naszym kanale zobaczycie już przepis na faworki, jednak oponki są równie smaczne i do kawy zapewniam Was, że będzie to idealny deser. Do przygotowania oponek potrzebujemy 250 g mąki, kostkę twarogu, ja mam akurat półtłusty, pół kostki masła bądź margaryny, oczywiście roztopione już, niecałe pół szklanki cukru, pół łyżeczki proszku do pieczenia, cukier waniliowy i oczywiście szczyptę sody. Zaczynamy od zmieszania wszystkich składników. Twaróg może trochę damy rozdziobany, dlatego że będzie nam lepiej mieszać. Możecie oczywiście użyć chudego, tłustego, jak kto woli. Zrobię to palcem, ponieważ tak za chwilę będziemy to wszystko mieszać. Dorzucamy cukier. Pół łyżeczki proszku do pieczenia. Myślę, że tyle wystarczy. Może jeszcze odrobinka. Cukier waniliowy według Waszego uznania. O, miałam połówkę, więc myślę, że można dać całość. I z pół łyżeczki sody damy. Na koniec dodam margarynę. I możemy wszystko wymieszać na jednolitą masę, tak żeby twaróg z mąką był równomiernie połączony. Ciasto na oponki mamy już wyrobione. Teraz przełożymy na blat. Oczywiście blat posypujemy odrobiną mąki. I kończymy wyrabiać. Tak wyrobiony placek teraz będziemy rozwałkowywać. Ja może podzielę go na pół. Najpierw rozwałkujemy połówkę. Ciasto należy rozwałkować na około centymetr grubości. Możecie sobie też przygotować szklankę, ewentualnie kieliszek. Szklankę i kieliszek. Ja mam taką filiżankę oraz kieliszek, którym będziemy wykrawać krążki i w ten sposób powstaną oponki gotowe do smażenia. Może jeszcze odrobinkę z jednej strony. Myślę, że to wystarczy. I robimy. Najlepiej brzegi takiej filiżanki bądź szklanki zamoczyć w mące. Wtedy ciasto nie będzie przywierać. Możecie oczywiście zrobić grubsze, chudsze, w zależności od tego, jak lubicie. One jeszcze podczas smażenia powinny urosnąć. O. Tak, przygotowane krążki. O. Jeszcze wykrawamy kieliszkiem środek. Oczywiście zarówno środki, jak i całe krążki będziemy piec. Jest to ulubiony przysmak moich dzieci. No i gotowe, kochani. Z porcji, którą Wam przedstawiłam, wyszło mi 16 oponek i oczywiście kilka więcej środeczków, ponieważ z reszty ciasta no, nie dało się zrobić już oponki, wobec tego porobiłam same środeczki. Teraz przygotowujemy się do pieczenia, bądź też do smażenia oponek. Do tego celu nagrzaliśmy olej do temperatury 180 stopni i będziemy pojedynczo wkładali oponki. Nasz olej jest już gotowy,
Ja smażę we frytkownicy, oczywiście olej jest wymieniony na czysty, natomiast jeżeli chcecie, możecie to smażyć w garnku, tam nalać oleju. I tak wkładamy oponki. Ja już mam kilka przygotowanych, nawet ułożyły się w takie olimpijskie kółeczka. Pamiętajcie, żeby nie wkładać za dużo, tak żeby one się nie poszczypiały, nie posklejały. Przy okazji sprawdzimy, czy olej jest już gotowy. O, jak najbardziej, zobaczcie, już skwierczą oponki. Zaraz zobaczymy, ile wejdzie. Myślę, 4 mniej więcej. Smażymy do czasu, kiedy zrobią się kolorowe, w kolorze takiej pomarańczy, oczywiście z obydwu stron. Następnie będziemy je łyżką cedzakową wyjmować na talerz. Słuchajcie, oponki dosłownie potrzebują tylko chwili. Myślę, że nie więcej niż 30 sekund smażyły się nam z jednej strony. Teraz obróciłam je na drugą i za chwilę będziemy je wyjmować. Jeżeli wolicie ciut bardziej dietetyczne, możecie je wyjąć oczywiście na ręcznik papierowy i odsączyć z tłuszczu. Ja przyznam, że lubię bardziej chrupiące i tłuste, dlatego nie będę tego robiła. Ale wedle Waszego uznania. Myślę, że oponki już będą gotowe. Wobec tego będziemy je wyjmować. Och, upadł. A przecież jest już gotowe. Piękno. Jak ostygną, oczywiście sypiemy cukrem pudrem. A ja wkładam następną porcję. Oponki mamy już posmażone, wobec tego na koniec wrzucamy krążki, które smakują równie dobrze jak oponki, a nawet śmiem twierdzić, że lepiej. Jest ich dużo, ale są malutkie, więc wrzucimy wszystkie. Tylko teraz trzeba uważnie pilnować, żeby się nie przypaliły. A już widzę, że część brązowieje. Dobrze. Krążki mamy już gotowe. Wyjmujemy. O, przepiękne. Jeszcze nam urosły dodatkowo. Nie minęło 40 minut, a mamy talerz przepysznych oponek twarogowych. Polecam. Spróbujcie sami. Naprawdę. Przepis jest bardzo prosty. Wykonanie również robi się bardzo szybko, a smakują wyśmienicie. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, zapraszamy Was na nasz kanał, a także na Facebooka, na stronę Domowe Gotowanie / Smacznie i Tanio. Polecam i pozdrawiam.